Siemandero, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na materiale z Kingdom Come's Deliverance. Jest to premiera. Na wstępie chciałem powiedzieć, iż ostatnio robiłem trzecią część trzeciego parta na live'ie i tytuł ten dosyć mocno mi zirytował, dosyć mocno sprawił, że ta gra mnie po prostu pokonała. To znaczy mechaniki tej gry mnie pokonały, bo sam tytuł jako tytuł fabularnie jest bardzo fajny. Czemu nagrywam tą premierę? Ponieważ chcę tak oficjalnie zakończyć Kingdom Come Deliverance na moim kanale w tym czwartym parcie, ale prywatnie nadal będę walczył z tym tytułem i mam nadzieję, że uda mi się tą grę przejść, ponieważ ona jest naprawdę bardzo fajna, tylko te mechaniki strasznie mocno są skomplikowane, przez co gra się w tą grę dość trudno i łatwo się idzie od tej gry po prostu odbić. Natomiast tyle, jeżeli chodzi o ten, myślę, no, krótki wstęp, a teraz przechodzimy do dwóch godzin grania Kingdom Come Deliverance, kontynuacja. Zobaczymy, jak pójdzie dzisiaj. Okej, moi drodzy, jesteśmy tu, gdzie skończyłem ostatnio na live'ie. Tak jak już mówiłem, nie jest to zbyt łatwy oczywiście tytuł. Tytuł dość skomplikowany, jeżeli chodzi o mechaniki tej gry. Ale no mówię, no nie będę się poddawał. Próbuję nadal po prostu w tą grę w jakimś stopniu tutaj pogrywać. To zobaczymy, jak da po prostu bo będzie pójdzie. Jakby tu stoimy z resztą naszych rzeczy, wygląda to w miarę spoko. Jakieś klucze, pierdoły, jakieś, widzę, szule. Widoczność gorsza i hałas większy, ekspozycja, charyzma. Okej. Okay. Tutaj raczej nic więcej. Tu możemy piórki takie dać. W miarę sensownie wygląda. Pałkę sobie oczywiście też tutaj damy. Czemu nie? Czy ja ten pierścionek mogę wsadzić? Ekspozycja dużo gorsza. Pierścionka już jakby nie mogę dawać. Pikowany hełm też zwiększa tutaj nam poniekąd skillę. Okej. Połatane nogawice. Jak najbardziej również sobie założymy, bo jak to w miarę sensownie wygląda. Wiecie, ja tutaj patrzę na statystyki, prawda? To jakoś tak w miarę stało. Okay. To wszystko. Dobrze. Troszkę moja postać wygląda, nie wiem, lepiej, solidniej. Jak zwał, tak zwał. Śpiechu warte. Lecimy do tego dzwona. Ułażą sobie mnichy po ćmoku. Ale ja sobie pójdę totalnie. Jestem oczywiście obciążony nadal. Nie mogę nie biec sprintem. Mam trochę udźwigu na sobie założonego, przez co jesteśmy obciążeni. Bardzo mocny RPG, skomplikowany RPG. To jest pierwsza styczność moja z tak mocno rozbudowanym RPGiem, w którym trzeba zwracać uwagę na każdy jeden detal. To nie jest Wiedźmin, moi drodzy. To nie jest Wiedźmin 3, to nie jest Wiedźmin 2. Tam też były RPGi. Ale moim zdaniem te RPGi to były RPGi popierdółki w przypadku z porównaniem do Kingdom Come Deliverance. Tutaj naprawdę trzeba się mocno zastanawiać, myśleć nad wszystkim. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Bardzo często się na tej grze zniechęcam. Głównie na aspektach właśnie walki, ale zostało mi to wytłumaczone. Gra, ale ci twórcy stworzyli ten tytuł na takiej zasadzie, że grając z Henrykiem, mamy grać totalnym wsiurem, niedorajdą, który nie potrafi walczyć na pięści, który nie potrafi walczyć na miecze,
który nie potrafi czytać tego wszystkiego, musimy się po prostu uczyć na nowo i wtedy, gdy się uczymy tego wszystkiego powoli, nasza postać staje się oczywiście coraz to lepsza, mocniejsza. Natomiast to, my gracze, ja gracz współczesny, człowiek, który no, jest raczej mocno przyzwyczajony do uproszczeń, bardzo szybko się niestety w tym wszystkim gubię. Sprawia to wszystko, że odchciewa mi się momentami grać. Strasznie ciemno. Czy ja mogę tutaj sobie w ogóle pochodnie wziąć? Jak najbardziej z chęcią bym tą pochodnię wziął, bo jest ciemno. Tylko teraz ja niestety nie wiem, bo mam gdzieś iść, gdzie jest dzwon. I teraz jest pytanie, gdzie ten dzwon jest? No gra jest też tak skonstruowana, że nie mamy tych znaczników takich stricte, że tu idź tędy, tu za rączkę cię prowadzimy. Więc no, trzeba tutaj po prostu sobie kombinować. Pewnie jest wejście na dzwon. Ja sprawdzę tą mapę dokładnie. No już nie mogę bardziej przybliżyć gdzieś. Musimy tędy może jakoś. Nie wiem, zobaczymy. Było. Żebym tutaj gdzieś mógł uderzyć dzwon. Jesteś na terenie prywatnym. To bardzo. Okej. Zamknij kupiecką karczmę obok rynku. Czyli, o, tu musimy się wrócić. Okej. Okidoki. To się wróćmy. Śnieg znowu leży na glebie. Karczma, tu dalej będzie. Tu. No. Czekaj, rzućmy okiem. Dalej. To jest kolejny budynek. Tutaj. Dobra. O, jest jakaś utcenka chyba będzie. And the canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk. He dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. Now we can see that this wasn't going to end well. So Sir Peter and I rode off to look for the good canon on his pig. Did you find him? We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and planets. I toast, gentlemen, to pigs and planets. God save their bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to... Buy us around. I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut egg. If I was you, I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my ass. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Ratte. No, it's Sir Hannes. Oh, is he here? What is he? Hiding under the table, maybe? No, then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough!
You can't talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs... Nie, no serio, znowu będę się musiał z nimi tłuc? Oh, Jesus. Nie no, błagam, litości. Przecież on mi napierdzieli znowu. O Jezu. Razi... O! Nie do wiary? Nie wiem, mi się wydaje, tak jakby ta walka czasami była tak trochę bardziej oskryptowana. Raz lepiej wychodzi, raz wychodzi gorzej. This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog. That's a fine example of noble conduct. Sir Hannes, the bailiff ordered me Silence! You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Oh, hunting. Well then, your grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Sir, I have responsibilities to the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. No to troszeczkę sobie pogorszyliśmy sytuację, no ale kurde, no przecież to gościu chciał się napierdzielać, nie? A nie my. Kurde, Belek. Serio? No ale dobra, no. Tak widać się musi. Rozpoczęto zadanie zdobycz. Gdzie mam się teraz udać? W ogóle jeszcze jest coś nieodkrytego. W ogóle jeszcze jest informator, więc ja może jeszcze zaczerpnę jakieś informacje. O ile jeszcze w ogóle coś tu ciekawego nam powie. God be with you, good sir. Do you know if there's anyone around here who could use my help? Aye, there could be something for you. You're the blacksmith son from Scullet's, ain't you? The bailiff here could probably use you. He's got some jobs for the Scullet's refugees, but he's not sure who's good for what. He was moaning about it here yesterday. Okay. Farewell. Coś takiego. Jest, najgorsze jest to, że jesteśmy troszeczkę za bardzo obciążeni. Kurde, się parę rzeczy. Ej, ale właściwie jak założymy te buty, to one są lepsze. Przydałoby się to nieco posprzedawać. Teraz ja nie, jakby nie bardzo wiem, gdzie bym mógł coś sprzedać. Szef. To i tak teraz pewnie NPC-ty będą
pozamykane. To znaczy, nikt na pewno mnie nie obsłuży w tym momencie. To jest noc. What are you doing? Wie tu niedaleko jest szansa. Życie będzie już pewnie kima. Trzeba gdzieś tu, ale pewno spał gość. Spróbujmy. Halo? No właśnie. No właśnie. No nic, to idziemy. My tu mamy iść. Jeszcze skurczę taki zleceniodawca jakiś. Dawca. Tylko, że... Chodzi tędy. Oczywiście uczyłem się strzelać z łuku. To była tragedia. Dostałem już potwierdzenie, że strzelanie z łuku jest w tej grze po prostu tragiczne. Więc to już wiemy. Ciemno na OBS-ie. Idemy. Where could he have vanished to? He must be here somewhere. Co, o co? O co w ogóle chodzi? You'll have to answer for your lawbreaking. Come on, you shit. Do you seriously think you can creep around here in the dark, right under my nose? To co w ogóle? Ja o co w ogóle chodzi? Ja nie rozumiem. You should have thought twice about what you're doing. That will land you a fat fine. You're making a serious mistake. If only you knew what you've just got yourself into. This won't end well for you. Haha, you'd make a stuffed bird laugh. But that won't help you much. Oh well. Nie rozumiem teraz, moi drodzy, tego motywu w ogóle. Przecież ja nic nie zrobiłem. Polazłem sobie tylko tam, gdzie są łuki, ale nic przecież nawet nie wziąłem i... Gościu po prostu jakiś dziwny atak zrobił. Spotkaj się z panem ptaszkiem na dziedzińcu górnego zamku. Okej, ale pytanie brzmi następująco, jak ja mam tam do góry wejść? Ale to by się przydało. Bierz się tą pochodnię. Jak tam do góry wejść? Brędy przy tym. Dziwne to było. W tym momencie coś się odwaliło. Nie mam zielonego pojęcia, czemu to się tak zrobiło. Da się to jakoś wejść w ogóle? Ja mam, że znowu jest zagwozdka. Może jakoś tędy, może dookoła jakoś oblecimy. Co to w ogóle jest? To jest jakiś krzyż. Daj. Nic nam to praktycznie nie daje. Jak w ogóle stoimy z energią? Energia 78, strawa 90. O, powiedzmy, że może nie najgorzej to wygląda. Tędy. Stanę jakoś. Góry. No i tak właśnie takie bieganko to jest. I powiem wam, że to mi się akurat nie podoba w sensie takim, że... No słabo... Zamknięte. Słabo to jest wszystko oznaczone. Nie wiadomo tak naprawdę. Gdzie mamy iść? Obóz. Okej.
Nic mi to nie mówi. Ja tu się mam spotkać z tym lumpem. Dobrze, nie wiem, szczerze powiedziawszy. Co mi znaleźć tego chłopa? Pomywanie. Totalnie nie tędy. Let's keep it simple. You can bet on yourself to win the whole tournament. If you reckon you're up to it, not everyone's got what it takes. If you lose, you forfeit your wager. But if you win, you'll get double back from me, on top of the prize money from Sir Hanush. That's a fair wager, ain't it? What do you say? Nah, I don't fancy it. Tak, moi drodzy, powiem wam szczerze, że normalnie... Kracja. Gra jest przeogromna, spędzanie czasu w tej grze jest też ogromne. Na razie cały czas próbuję tutaj coś ogarnąć, ale muszę się wracać. Też troszeczkę sobie tu puścimy, bo zdrowia. Tak jest, troszeczkę sobie podreperujemy w ogóle zdrówko. Komfort 50%, czyli dużo lepiej. O! Hey, do you think you own the place? Snoring here? Clear off! What the fuck? What do you think this is, an inn? Get the hell out of here! Dobra, ja bym... To może tutaj chociaż, co? Gościu. You can't be serious. Też nie! Get out or you'll be sorry! Ja pierdzielę, co za chłop w ogóle. Menda społeczna. To za młynarska menda. Nie dał mi pospać. Cholerny. Cholerny, totalny przychlas. No słabo to wygląda, wam powiem. Bo niestety nie mamy... Nie no, energii mamy 100%, dobra. Zdrowia nie mamy niestety. Zbyt dużo. To mnie przeraża, że tego zdrowia nie mam tak w 100% odnowionego. Biegnijmy sobie, piękna noc. Piękne lasy. W razie nic się też za bardzo nie udało posprzedawać. I takie to jest bieganko. Tutaj ta babka jest, te NPC-ty to w ogóle żyją, bo nie żyją tak normalnie w tej grze. Nie ma tu nikogo. Totalnie tu nikogo nie ma. Bardzo, bardzo źle. Dobra, w ten sposób zrobimy. Przemieniamy sobie znowu, bo ja muszę tą energię w jakimś tam stopniu sobie odnowić. Nie energię, przepraszam, zdrowie. Mam nadzieję, że będzie już ta młynarka tu. Gdzie my jesteśmy? A jest ona, tak? Babeczka, halo, czy to ty? Mieszczanka, no to nie jest ona. Wieśniak. Gdzie jest ta babka, kurde, od tego? To jest niewiarygodne po prostu, że te NPC-ty tak mocno w tej grze żyją. Lipa jest. Siara, bitch! Ej! Ja bym chciał skorzystać z usług. Czy to może skorzystać z usług w ogóle? Nie, tu może tylko rozmawiać o ratajach, nie? Ja pierdolam. Głupizna, mam powiem szczerze powiedziawszy. Taka totalna głupizna.
No nie jestem w stanie sobie życia odnowić, ty. Co za poryta akcja w ogóle. Okej. Okay. Gdzieś był chyba obóz do spania. Jeszcze żarełko mamy. Może najpierw pośpimy trochę, co? Ja bym chciał tego zdrowia sobie odnowić. To jest kiepsko z tym zdrowiem. Śpimy na glebie. I jak typowe wieśniaki, jak typowe wsiury. Zdrowie, dobrze, 8 godzin. Będzie zdrówko, energii trochę mniej. Nie, energia się też odnowi. Trawa nam spadnie, ale zaraz im uzupełnimy, bo sobie wpierdzielimy. Jedzonko zgara sobie zaraz upierdzielimy. I idziemy szukać tego ptaszka. Żeby to zadanie zrobić w końcu. Borczek, dejcie. Ile tam tego jedzonka nam wpadło? Strawa? No dobrze jest. Dobrze. Teraz tak, mapeczka. Chociaż... Nie, dobra, zrobimy w ten sposób. Szybką podróż. Ta energia też sama spada, widzę. Znaczy energia ok, ale dziwne, że zdrowie samo spada. Dobra, szukamy tego gościa. Gdzie on może być? Kaj może być ten ptaszek. Po raz kolejny tutaj jestem. Jeszcze w ogóle widać. Mieszczanin, bo jak? Gdzie on może być? Co jest to bieśpom? Powiem wam, nie jestem w stanie go znaleźć. Ja nie wiem, gdzie ten chłop się podziewa, no. Szukam go i tak ciągle bez ładu i układu. Gdzieś tu musi być. Musi się tu gdzieś bujać, nie? Chyba. Ja go nie widzę. I don't fucking idea where he is. Gdzieś tu jest zlecenie dawca. To będzie pewnie on podjechał. Chyba? Nie. Any chance of some work here? It all depends on what you're ready to do, my man. I'm sure you've noticed the roads around here are swarming with brigands. Sir Hunnish has declared quite a reward for dealing with them. So what do you think I should do about them? We know about one of their encampments. It's to the east of Ratai in an abandoned mine. I don't really mind how you deal with them. Anyway, the leaders generally wear spurs, maybe like they're pretending their nobility. Who cares? In any case, bring me the spurs, and I'll take it as proof. Okay, mamy jakieś zadanko poboczne do zrobienia. In addition, Sir Hunnish has offered a reward for every bandit who's killed. So take a good sharp dagger. You get a bit extra for each ear you. No, jeszcze za ucho. Isn't that a bit barbaric? Barbaric ways for barbaric times, my boy. That does make sense, I must admit. Okay, no jest jakieś zadanko poboczne. Ale mi by bardziej zależało na zrobieniu tego zadania. W ogóle gdzie one się w ogóle zaznaczyło gdzieś to zadanie? Prawi. Problem jest, że tutaj nie jestem w stanie tego łajzarza tutaj ogarnąć, nie? Nie wiem, gdzie ten ptaszek się podziewa, gdzie on łazi. Nie idzie go jakoś tak
spotkać. Jest on czasem? Nie, bo on miał jakieś jaśniejsze chyba te ubrania. To nie będzie on. No jak na NPC-ta przystało, gdzieś się kurczę kręci ten pajas, tylko nie umie go trafić, nie? Jak już krążę bez końca. No nie ma go. Nie wiem, gdzie on jest w ogóle, no. Gdzie się ten debil kręci? Ja nie mam zielonego pojęcia. Ja nie umiem go tu trafić, no. To ludzie. To jest totalnie nienormalne. Nie wiem, co ja mam tu jeszcze porobić. Co tu jest? Konet jest ten gościu, z którym rozwalił na live. Nie wiem. Powiem wam, nie wiem, gdzie tu mam cisnąć. Nie wiem, jak to zadanie tu wykonać. Pobocznych zadań to też jest sporo. Rano mam się spotkać. Okej. To już jest jakaś informacja. Że mało energii będę. Więc ja to zrobię jeszcze inaczej. Pójdziemy jakby trochę pokimać i rano spotkamy się z Wise'em. Czyli już mamy jakieś informacje, że trzeba się z nim po prostu spotkać rano, a nie wieczorem. Okej. Dobra, tylko teraz tak, ja muszę stąd wypierdzielać. Musimy sobie znaleźć znowu namiot do spania. Tak to, moi drodzy, wygląda. Tak to, moi drodzy, się tutaj kręci w tym. Teraz się nie dziwię, że ten tytuł dosyć mocno pożera czas. Tej proste czynności wykonuje się kilkadziesiąt minut. Dobra. Ten. Jest. Jest, nareszcie. Boże, ile musiałem się naczekać. Dobra, jeszcze sobie zjemy z tego. Z gara sobie zjemy. Yami, yami. No i elegancko. Dobra, idziemy. Idziemy robić to zadanie fabularne. W końcu jest ta Wise'a. Stoi sobie tutaj. Pan Potasior. Siemano. Porozmawiamy sobie z nim. Here I am. I'm overjoyed. Have you got a horse? No, sir. Where would someone like me get a horse? Good point. Unless it was a cart horse, I suppose. Well, you'll just have to trot along behind me like a good dog. But, sir, isn't there a horse I could borrow? Oh, certainly. Why don't you just have mine? Or, then again, you can just run alongside as befits a peasant. Farewell. Jednak nie da rady wziąć konia, dobra, czyli będziemy popierdzielać jak ciur. Co? Jak to wygląda, nie? No ta gra jest po prostu... Momentami ten tytuł jest niemożliwy, nie? Bez kitu. Ryczek ze Skellige sobie po prostu biegnie. Mamy tylko i wyłącznie siekierkę, no i co?
Hurry up, Ovalu. Nie wiem, co to znaczy ta świnia. To znaczy, co, że się pewnie przeżarłem. Tak obstawiam, że to o to chodzi właśnie. Za dużo zażarłem i jesteśmy pospolitą świnią. Wszyscy sobie biegną. Yes, sir. Hanush was right. I should have behaved differently. More, well, gentlemanly. But that doesn't mean you were in the right. You can't throw a lord out of the tavern in his own town. Understand? Yes. I was just... What? Speak up! Don't worry, I won't bite your head off. It's just that when you said those things in the arena, sir, I was, a little upset. Ah! I just like to tease greenhorns a little. And you vexed me too. You were insolent to Captain Bernard and they rewarded you with service. Whenever I do anything reckless, even if it's for my honor, Hanush is on my back about it and I get punished, like now. I didn't mean to threaten anyone. Well, it's all water under the bridge. Let's not spoil our hunt. Goście, ale ja mam tylko siekierkę, ej. Bardzo ładnie wygląda słoneczko. Te promienie słońca. Is this your first time hunting? This kind? Yes. I've been hunting since I could walk. If you're not a complete blockhead, you might learn something useful. And if you don't cock it up entirely today, maybe I'll take you again. It's always helpful to have a minion at hand. As I said, I have hunted before, but it wasn't... Chasing bunnies with a pitchfork isn't hunting. Observe and learn. I'll do the best I can, sir. Panie ptaszkowie, ptaszku. I psiury biegną. Oh yeah. No i co, tak będziemy podróżować jeszcze kawał drogi? Czy można by to jakoś przyspieszyć? I don't know if... that is, sir, I don't know if that's a suitable topic of conversation for the hunt. We're not hunting yet. I'd like to hear about it at last from someone who was actually there. The Cumans attacked Scalets and, anyone who didn't flee. That's what they all say. I want details. Is it really necessary, sir? Arguing with the nobility again, eh? It seems you're a bit of a rebel. No, not at all, sir. It's just that... Well, it's hard for me to talk about. I see. So I'll have to get you drunk first. I'm not sure even that would work. We'll have to find out, won't we? There's a nice little place just north of here. We'll camp there and you can tell me all about it. If you wish, sir. And don't dilly-dally. Let's try and get there before the day's out. Kurde, jaki kawał drogi, ty. Gdzie to oni pocisnęli tak daleko? Jakieś lasy, no gniazdo, nie mam muku, więc nie będę w żaden sposób polował. O, proszę bardzo, mamy tutaj coś. Pan ptaszek z mieczem. O, tu jest obozik. Nawet od razu się zupka gotuje. A ile myśmy stracili? Nie no, my dalej jesteśmy bardzo mocno, tak powiem, na żarcie. Wino i boczek. Boczek, a winko?
Zwinko. I deszczyk pada. Swajskie klimaty, nie powiem. Coming up, sir. At long last. So, are you enjoying being on the hunt? I am, although we haven't actually hunted anything yet. That doesn't matter. Hunting is a diversion. The main thing is to get out of Ratte for a while. Listening to Hanush's lectures all day long would drive anyone mad. How come Hanush looks after you anyway? For a start, he doesn't look after me. I'm not an infant blacksmith boy. Hanush is just managing my property until I'm an adult. When will that happen? What are you implying? Nothing. I didn't mean it like that. I meant that you seem quite adult to me already, sir. Well, it's hard to say. Before he died, my father appointed a council of nobles to decide the matter. Only they can't be bothered travelling halfway across the country just to assess the claim of some stripling. Under normal circumstances, it wouldn't be necessary. The king would decide on my adulthood. Only... the king is gone. Just so. If I may ask, sir, what does a lord like you do all day? When I was little, I was awfully bored, I can tell you. There was always some courtial teacher dogging my footstep. Now I spend most of my time trying to learn from Sir Hanush. Governing is no joke, at least most of the time. Only last week I had to listen to complaints from my subjects. But that could be interesting too, couldn't it? My lord, this yokel here empties his piss-pot in my yard. And sir, that old hag put a spell on my cow. And sir, my old woman is fucking half the village. Like a flock of sheep bleating all the time. Even study is more interesting. What are we going to hunt? Humans. What? Humans? You should see your face! I got you there. We'll see what we can get. But I'd like to bag a boar. One, at least. And a few hares, too, eh? But what about you? Before I couldn't get a word out of you, now your tongue's loosened. So, tell me about Skellig. I heard Sigismund had 100 banners there. I really don't want to talk about it. If I only wanted someone to fetch my game, a dog would do just as well. It's my escort's duty to entertain me, so talk. As you wish, my lord. Both of my parents were killed in Skellig, right in front of my eyes. The Cumans slaughtered my friends and neighbours, and it was a miracle I got away. I don't know what else I can add. I'm sorry about that. But tell me, I heard in the tavern... what, that Sigismund flew down on a dragon? That the Cumans have horns and hooves? I'm sorry, my lord, but for me, Skellig isn't a tale of adventure to share over a tankard of ale. All right. I understand. Well, never mind. Anyway, it's too late to go anywhere today. But tomorrow we set off at first light. Got it? Yes, sir. Czekaj do świtu. No i co ja mam tu kurde zrobić? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Kuś. No daleko. Faktycznie. Skalica. Karp pod kołem. Aby. Chyba będzie się temu przyjrzeć. No ale co ja mam tutaj zrobić? Może tu i spać na przykład? Czy ja mam małą ilość energii? Coś ten desen? No nie, zdrowie, energia, strawa. Na bardzo wysokim poziomie. God bless you. What troubles you? Sir? Not now, blacksmith. Keep it for morning. Take care now. No nie da rady, no nic nie zrobimy.
obczaić. Polatać po lesie na przykład. Grzybek. Można grzybek zebrać? Tylko pytanie, czy jak go zjem, to na przykład się zatruje? Oryginalnie tak to powinno wyglądać, nie? Kolejny grzybek. Teraz się pobawimy w grzybiarza. Teraz mamy grę survival, nie? Bieganie po lesie siekierą. Kolejny grzybek. Teraz mi jakiś a ja nie mam butów! Andrzeju! Andrzeju! Czemu ty tu butów nie masz? Ty zwariował? Tyś na bosaka lotał? Co ty odpierdzielasz? Właśnie mi ciekawi, czy jak ja te grzyby wpierdzielę? Się zatruję. Zgubiłem się już. W którą stronę mam iść? Gdzie jest obóz? Istna droga bez powrotu. Czy do góry trzeba zapytać? Sikierkę sobie zasłamy. Cóż ja mam tutaj robić, gościu? Mnie się tu nudzi. Się upierdliwy jest ten ptaszek. Maksymalnie do 24 mogę. A on i tak gadał, że nad ranem dopiero. Też nie jest tak w tej grze, że można po prostu sobie spać ile się chce, nie? Bo jest tam jakiś umowny limit, który możemy kimać i to jest wszystko. Nie? Gdzie jest kłąb? Śpi. Ptaszek śpi. No ja tu nie mam co robić, ty. Co ja mam tu robić? Bez kitu. Nie ma co robić. I cały czas deszcz napierdol. Próbujemy znowu jakąś kimę odwalić. Nie może zasypać, ponieważ spałeś dostatecznie długo. O, i lipa. I teraz jedyne, co mogę sobie porobić tutaj, to nie wiem. O Boże, pobiegać po lesie. Tą, z pochodnią. Tak zwany survivor w lesie teraz. Jak mi jakieś te, jakieś dzikie te, dziki mnie napadną. Tak może, pełno tych grzybów wszędzie. To za masakra, ty. Gdzieś biegniemy, nie wiem gdzie. Szukam jakiegoś dokładnego miejsca. Ta zajebiście przygrywająca muzyczka w tle. Nie co? To jakaś chata? Co tu jest? Normalnie drzewo. O! Kupiec. What is it?
You look like a well-traveled man. And I'm looking for someone like that. It's a little complicated. Let's just say I know where there's some riches. Znowu trupy do kopania. And you could persuade me to share that knowledge with you. For a reasonable price, needless to say. To jest jakiś oszukaniec. I don't get it. Why don't you just get the treasure for yourself? The thing is, it's a bit out of the way, and with all that's happening in the country, the roads ain't safe. Never mind the forests. So I'd rather leave the joys of exploring to someone bolder than me. Sounds a little fishy to me. How do you know about it? Well, I helped this merchant out, see? His wagon got stuck in the mud, and in return, he, shared it with me. He told you where... Jest jakaś taka naciągana historia z tym skarbem. The thing is, at the time, he wasn't quite alive, see? What? I mean, I found the merchant dead in his wagon. So, me and my cousin, freed the wagon. And... as I was helping him into the grave we dug, well, my hand accidentally slipped inside his coat and caught hold of this parchment with something scribbled on it. Right. No beating about. Nie, no to jest fest naciągana historia, nie? That's a rather wild story. But worth a try. Excellent. Here, take this. And I wish you good fortune in your search. No i tak w sumie to wydałem kupę hajsu, tego co rozumiem. O kasy to mam ile? Nawet nie wiem gdzie tu jest, gdzieś tu powinna być kasa. Czterdzieści trzy złote dolary. Szczerze, że kiepszczyzna. To jest jakieś zadanie poboczne, jakieś dodatkowe pewnie. Zaraz jeszcze zobaczymy. Mapa, dziennik. Zaloty. Okej. Okay. Przepraszam. Nawet szczerze powiedziawszy, nie zrobiło się to jako zadanie. Co tu jest? Jakieś chaty? Jakaś chata. Się umyjemy to. Jak to tu wygląda? Czy tutaj coś możemy zakosić na przykład? Siekiery? Nie mogę zabrać. Okej. Okay. Łamywanie, no. Nie mam tej opcji w ogóle panowanej. No jest to jakaś chata. Się tam dymi. Ktoś se tam pewnie śpi. Ale no niewiele z tego tutaj mi wiadomo. W sumie to byśmy wrócili do tej. Ale ja mam dalej energii. 99 zdrowia mam 100. Więc by tu trzeba było pobiegać jeszcze. Nie wiem, co ja tu mogę odkryć na tym polu. Poza tym, że wstąpiłem kasę jakiemuś chłopowi. I nawet szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy było warto w ogóle tą kasę odstąpiać. Nie ma to jak biegać w lasach w ciemności, nie? To jest... kozak, nie?
Co tu jest? Jakaś plaża? Na zamiennie. Nad morzem. Coś tu jest. Droga. Okej. Okay. Jak to wygląda na mapie? A, w ten sposób. W ten sposób rozumiem. Ale chyba jednak się wrócimy, co? Chyba jednak się wrócimy. Wrócimy się do naszego obozu. Najwyżej nie pójdę spać, tylko sobie to przewinę całkowicie inaczej. Księżyc nawet daje taki odpowiednie światełko, ty. Raz 2018 roku. No CryEngine, dobry silnik. Tak nie to po prostu wygląda. Musiałbym znaleźć jakąś drogę. Na razie jest dobrze. Dobrze, na razie ciśniemy. Okidoki. I jak dolecimy na główną drogę? Pytanie, gdzie ta główna droga jest? Nie wiem. Powinna być. Tu jest ok. Idziemy do obozu z powrotem. Przewiniemy czas i dalej kontynuujemy naszą przygodę. Ale wydaje mi się, że ten gość mnie oszukał. Te 80 do ciszy poszło się wywalić. Ja sobie pobiegłem. Nagle się cisza zrobił. Creepy momenty. That is been creepy. Gdzie ja tu mam iść? Gdzie ja tu... Dobra, okej. Tędy. Śniem. Bardzo dobrze ci. Dobra, jest obóz. Okej. Okay. Dobra. Dobra, dawaj grzybka. Tu bajkę. Nie wiem, czy to się je, czy to się nie je. Nie mam zielonego pojęcia. Ale musimy sobie przewinąć czas. Dawaj. Myślę, że o 5 już ptaszkowy Marianek wstanie. Miejmy taką nadzieję przynajmniej. Stał? Pierdolą, dalej śpi! Chłop dalej śpi, rozumiecie to? To dobra, to my też sobie pójdziemy w kimę. O, nareszcie. Czekaj, 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 bo ja chcę sobie zjeść z garka. Ej! What are you waiting for? Your lord requires you for... Ten gościu z gara zjeść. Really? Such a renowned hunter needs help. You wouldn't dare mock your betters now, would you? No, heaven forbid, your lordship. If that's the way you want it, peasant, we'll meet back here at noon. Whoever has the most hairs wins. Oh, and if you don't have anything to shoot with, there's a crate in the camp with some old hunting equipment. You can help yourself. After all, there's no sport in trouncing some wretch who hasn't a chance in hell. By all means, Sir Hans. Ha! You'll soon be laughing on the other side of your grubby face. And now turn your back for a while. I know a few tried and tested spots in these woods, and I don't want you stealing them. Czekaj do świtu. Daj jeść. Czekaj, gdzieś tu? A, skrzynia. Ten tam poleciał już. Okej, okay. Co my tu mamy fajnego? Jakiś łuk wieśniacki.
troszkę będę obciążony. Broń. Okej. Okej. No ale z łuku to ja tak... Zajączek! Ale to co ty, jak ja to mam zrobić dzisiaj? Jak mam w ogóle łuk wyciągnąć? Dobra. Ale to... A ty jesteś... Ale to jest... No ty, gdzie ja z tego łuku tu się poluję, ty? Andrzej! Weź! Wow, nie do wiary. Nie do wiary, ty. Wow. Jak mam zrobić ten dodatkowy datek? No mam jakoś go tutaj ten... Oskurować? Co ja mam z tym zrobić? To nie wiem. Ja na to nie mam zielonego pojęcia, co mam zrobić z tym. Ale strzelanie z tego łuku to jest tragedia. To jest tragedią normalnie. Dobra, króliki, gdzie jesteście? A w ogóle, co ja mam teraz robić? Bo ja tu nawet nie wiem. Zapolować mam na te króliki, tak? Jak najwięcej królików mam. Rozumiem, ogarnąć. Tylko, że te króliki jak były, tak nagle po prostu znikły, nie? Po prostu ich nie ma. Tak. Nie możesz spinty, no właśnie, to jest ten problem. Nie ma królików, króliki się nagle... Uwały, ty. Lipa. Halo, króliczki, gdzie jesteście? To tylko ja, Henryczek. Leśny dziad ze Skellige. Nie wiem, gdzie jest ten królik? Króliczku. Zdobyto trofeum Spaślak. Proszę bardzo. Ciekawe. Znaczy, że po prostu lubię... A co ty? Aha, że lubię dużo pewnie żreć, nie? Jadło. Też w ogóle to wywalenie jest. Niestety. Dające precelki też do wywalenia. Sporo. Sporo tego musiałem wywalić. Te grzyby też tutaj. Trochę ich nazbierałem, ale... Czy te grzyby są dobre? 43 groszy. Jelenia skóra. Nie wiem, gdzie te króliki. No one się po prostu... Skubane się... Moi drodzy, no co? Nie poszło zbyt dobrze. Bo...
Upolowałem jednego zająca i udało się upolować jednego jelonka. Tym, że ten jelonek tak dużo zabierał mi miejsca, że byłem tak obładowany, że to była jakaś totalna masakra, nie? Także no jest jak jest, trudno, takie życie. Not bad, though. Quite good, actually, for a common blacksmith's boy. Shouldn't there be some reward for the victor? Jesus, the insolence. A serf asking his lord for coin. But never let it be said I'm a pinch purse. Very well, then. Your serf humbly thanks you, my lord. O, proszę bardzo. I think we've had enough fun for one day. Proszę bardzo, dostałem trochę kasiory. Elegancko. Nie taki zły ten pan ptaszek. Co on zaś chce ode mnie? Ten łeb. Że musimy podróżować z ptaszkiem znowu. Ptaszek na koniku, a my za nim. I tym razem. Ja szybciej biegam niż ten koń, bez kitu. A czemu ja nie mam ten? Halo. Brońkę, nie? Jakąś. Nie pałkę. Brońkę. Co on tam znalazł? To będzie pułapka pewnie i ten wyskoczą jakieś łajzy. To wygląda. Ty tu gościu ciśniesz. W ogóle znalazłem w lesie muchomory. Oczywiście ich nie zbierałem, ale są nawet i takie smaczki jak muchomory w lesie. Gdzie on ciśnie, ty? Nisko jakieś? No nie wiem, co to tutaj się odpierdzi. Na pewno jest coś od Janie Pawliu, to jest przewidywalne. Co my tu mamy? Takie coś upolowałem z łuku. Widziałem zająca z lewej strony. I z Janem ptaszkiem. Jest dzik. You want to take him down with an arrow? Certainly. Why wouldn't I? You won't kill him like that. Boar is hunted with spears. Is that so? So now all of a sudden you're a master huntsman, are you? Watch and learn. Did you see that? Damn, I'm good. Quiet. So,
Next time you try to tell me I can't kill a boar with an arrow, you can... No i co, jednak faktycznie. After him, fetch! Mount up, Henry, chase down that swine. A ja nie mam konia, gościu, o czym ty gadasz w ogóle? Jaki koń? Co on w ogóle bierze ten... Ja co? Piechty, nie? Do gądzika, ale jak mam to zrobić? To mam jakieś ten odrzutowe buty, czy jak? Nadzieja na ptaszka, jak to... Aha, jest taki obszar poszukiwań. Dobra. W porządku. Okej. Odkryłem grób. Okej. Nie masz łopaty? Nie gadaj, że ja wywaliłem łopatę. No to dupa. Nie ma łopaty, nie ma kopania. Jestem ptaszek. No, nie w tą stronę. A ten grób tam widziałem, że znaczony jest. Okej. Okay. Że łopatę bym potrzebował. Ja niestety łopaty nie mam. To jest cały problem. No tu mamy jakieś miejsce polowań na jeleni. Zrespawnował mi się przed gębą. What the fuck? Miejsce polowań na sarny. Dobra, ale ja nadal szukam tego. Jak mu się tam? Ptaszka, straszka. Gdzie jest ptaszek, straszek? Bo go nie widzę. A ciekawe, czy te niedźwiedzie występują w tej grze. To jest coś ciekawe. Gdzie jest ten ptaszek, ty? Jeszcze okaże, że będę musiał w ogóle w jakąś inną bańkę lecieć. To trochę takie też przedłużenie na siłę moje. No ja nie widzę go. No już wychodzimy poza strefę, nie? Także już jest lipa. To już musimy... Musimy się już wrócić. Nic nie widzę. Nic nie widzę. Drzewa mi tutaj zasłaniają. No i gdzie jest ten ptaszek? Czy ktoś mi może powiedzieć? Gdzie on się udał? Za tym dzikiem? Nie wiem. Gdzieś tu trzeba cisnąć, no ale gdzie? Fajny powiew wiaterku słychać w tej grze, naprawdę. To takie dopieszczenie szczegółów jest zarąbiste, nie? Więcej. Po coś? Wygląda jakby ptaszka pojmali, ty. Holy shit!
Holy shit, look, tam jest dwóch. Ale jazda, ty. Tylko tu już się nie spodziewał. Tylko pojmę jakieś zbiry. Better vanish quickly. Follow me. Keogh! Ja jak berety. Pokapowali się? O, w dupę. Widzias! Kutas. Widzias! Lato mazelle szyges! Hej! O, dupę. O kur... Ja mam z nimi walczyć, że ja nie ogarniam sytuacji w ogóle, ej. Ziomki. O w dupę. Tam w ogóle jeszcze drugi gościu, nie? Leci. W ogóle tego nie ogarnia. Jeszcze on to z łuku wali, nie? Chłop. Nie mam w ogóle ten. A ty tam bredzisz. No to raczej ja tego, no nie ogarnę tego, no jak, no gdzie, jak on już mnie tak lutuje, gościu. Ciężka jest ta walka, nie, tej grze. Nie ma szans, żeby to wygrać. Tak się... No i przegraliśmy, nie? O. Dużo, dużo mi nie zostało, no właśnie. No to jest masakra jakaś, nie? Ten system walki w tym tytule jest strasznie, jest tragiczny, nie? I to mnie najbardziej w tej grze przeraża. I tak jeszcze te zadania poboczne tam gdzieś robić, to wszystko... Teraz i to jest od początku, musimy znowu go znaleźć. No i to jest właśnie jakoś tak. Zaczęli mnie gonić. Tak, bo już by mnie gonili, także. A walka z nimi, no, w moich umiejętnościach, podejrzewam, przez resztę gry w ogóle będzie lipa. Tak, chyba już można przyspieszyć, nie? Gościu. Tak wolno idzie. Weź na rusz dupę. Dało się. Ja pierdziele. Jaka masakracja w ogóle. But where have you been till now? Oh, you know, I was picking berries, had a drink of wine, took a little nap. You lunatic! They almost had me roasting on a spit. I'd say it looked more like they were about to take your maidenhood. Now look here, dung grubber. Is that any way to speak to a noble? Ktoś ci zamiast być wdzięczny w ogóle, nie? I apologize, sir. I'm just glad you're all right. I'm yanking your pizzle, you dolt. Thank you for rescuing me. That wound doesn't look good, Sir Hans. You're right. Those cumin swine roughed me up a bit.
And my damned horse has bolted. You'll have to get me home somehow. The sooner we get out of here, the better. Who knows how many bandits are creeping around here. Let's go then. I've had quite enough excitement already. No nieźle. Dosyć ciekawa przygoda. Get here, everybody! You, help him! I kolejne trofeum wpadło. No ładnie. Those bastards make so bold no more than a mile from the castle. We'll have to send out more patrols. That won't do us any good, Hanush. Even if we had 10 times the men, we couldn't beat through every thicket in the fiefdom. You sent for me, sir? Come in. I don't know how to thank you, Henry. If it wasn't for you, Hans would be dead. To think I sent you out with him as a punishment. I was only doing my duty, sir. Don't be so modest, young Henry. You showed not only courage, but loyalty to your liege. That's why I'm taking you into my personal service. Sir, I... Thank you, sir. Well, let's celebrate your promotion and Sir Hans's recovery. Well, don't just stand there, lad. Pour us a drink. I'm sorry to interrupt, sir, but I've urgent tidings. What now? A stable boy came from Neuhof. He says brigands raided the stud farm this morning. There's many dead or maimed. Tell us exactly what happened. I'm not sure. The boy was so shook up he could barely speak. He said the bandits murdered for the joy of it. I'm sorry, sir. Your vassal Smil is dead. Who did this? Who were they? We don't know, sir. The stable boy just kept babbling about some huge fellow in black armor who led the attack. Take as many men as you need, and don't stop until you've found those bastards. And bring me their heads! Yes, sir. My men at your disposal too, Hanush. Thank you, friend. Sir, let me ride with them. He's full of piss and vinegar, isn't he? Their leader. He must be the one who attacked me at Scarlet's. There can't be two men in the whole kingdom who look like that. You think he might still have my sword? No doubt you could use another swordsman, Captain. As you command, my lord. How soon can you leave, Bernard? Soon as the men are ready, sir. Good. Wait in the courtyard for Henry. And give him a horse. His own mount? His reward for saving Sir Hans. He'll need it. Thank you, sir. Thank you. Well, go! I want these culprits in the hands of the executioner as soon as possible. I won't let you down, sir. No, zaczyna się to coraz bardziej rozkręcać. Już nawet dostaniemy własnego kunika do jazdy. Okej, moi drodzy, zadanie z ptaszkiem było naprawdę bardzo zacne, bardzo fajne. Podobało mi się. W tym momencie zakończymy tą premierę. Nie obiecuję, czy będzie kolejna premiera z tej gry. Nie obiecuję, czy będzie kolejny live z tej gry, bo nie wiem. Prywatnie na pewno będę grał. Czy będę nagrywał? Czy zrobię jeszcze live'a? Czas pokażę. W każdym razie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Yo!